Pokój i dobro. Pragnę przywitać tych wszystkich, którzy wraz ze mną zechcą przejść przez bramę owczarni, przez bramę, którą jest Jezus Chrystus. Będzie to kolejne wprowadzenie do niedzielnej Ewangelii. Najbliższa niedziela, czwarta niedziela wielkanocna, jest niedzielą zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza. Ale w tej Ewangelii, którą za chwilę usłyszymy, właściwie pasterz jest na drugim planie. Kluczem do tego tekstu jest słowo brama. Ja jestem dobrym pasterzem, to znane powiedzenie, znajduje się w kolejnym fragmencie Ewangelii, która już wychodzi poza nasz dzisiejszy fragment. A zatem, aby przypatrzeć się bliżej, co jest za tą bramą, najpierw posłuchajmy Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Otóż na pewno słuchając tego fragmentu Ewangelii, zauważyliście, że cały czas Jezus mówi o bramie. O bramie do owczarni. I co więcej, w tym fragmencie Ewangelii głównym zadaniem pasterza jest wyprowadzanie owiec. On idzie na ich czele, a owce idą za nim. I pasterz je wyprowadza na pastwisko. Aby odkryć, czym jest ta brama i co jest za tą bramą, warto zacząć od ustalenia, w jakim miejscu Jezus wypowiedział te słowa. Ewangelista wprost nie mówi, gdzie Jezus opowiedział tą przypowieść, czy raczej alegorię o bramie. Ale na podstawie całej Ewangelii świętego Jana możemy z dużym prawdopodobieństwem dojść do tego. Otóż w odróżnieniu od synoptyków, w Ewangelii świętego Jana Jezus prawie zawsze przemawia w świątyni, naucza w świątyni. Jest jeden, jedyny wyjątek w szóstym rozdziale Ewangelii świętego Jana, kiedy Jezus przemawia w synagodze w Kafarnaum. Natomiast niemal we wszystkich innych okolicznościach, zwłaszcza kiedy się spotyka z faryzeuszami uczonymi w piśmie, z tymi, którzy z nim polemizują, ma to miejsce w świątyni. Ale co to znaczy świątynia? To nie jest tak, jak my sobie może wyobrażamy,
przychodzimy w niedzielę do kościoła, wchodzimy do środka i uczestniczymy w liturgii. Do świątyni w Jerozolimie, do tego właściwego budynku świątynnego, mogli wchodzić tylko kapłani. Natomiast lud wierny, który przybywał do świątyni, gromadził się wokół świątyni na dziedzińcach. Było kilka takich dziedzińców wokół świątyni w Jerozolimie. Najbliżej to był dziedziniec kapłanów, gdzie mogli wejść tylko kapłani. Potem był dziedziniec Izraela, gdzie mogli się gromadzić mężczyźni, Izraelici, Żydzi. I ten dziedziniec był otoczony murem. I w tym murze były bramy. Przez te bramy wchodziło się na dziedziniec. Był jeszcze oddzielny dziedziniec kobiet, także oddzielony murem. A poza tymi wszystkimi murami, które okalały dziedziniec Izraelitów i dziedziniec kobiet, był dziedziniec pogan, który także był otoczony murem z portykami. Między innymi czytamy w Ewangelii, że właśnie w jednym z tych portyków, w portyku Salomona, Jezus dyskutuje z Żydami, czyli z faryzeuszami uczonymi w piśmie. Pomiędzy dziedzińcem pogan, gdzie każdy mógł wejść, a dziedzińcem Izraelitów były bramy. I na każdej bramie był napis, że żadnemu poganinowi nie wolno przez tą bramę wejść. Te zasady były bardzo skrupulatnie przestrzegane. I teraz do czego zmierzam? Dlaczego mówię, że Jezus nauczał w świątyni? Bo kiedy Jezus mówi te słowa, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, to ci, którzy go słuchali, którzy byli zgromadzeni wokół niego, na tym dziedzińcu świątynnym, widzieli bramy. I co więcej, co jest jeszcze bardziej ciekawe w tej Ewangelii, mianowicie, że to słowo, które zostało przetłumaczone jako owczarnia, greckie słowo aule, w zdecydowanej większości przypadków oznaczało właśnie dziedziniec. W Ewangelii, poza tym fragmentem 10 rozdziału Ewangelii świętego Jana, aule oznacza zawsze dziedziniec. Na przykład w opisach męki pańskiej Piotr, kiedy się zaparł Jezusa, znajdował się na dziedzińcu pałacu arcykapłana. I to jest właśnie to słowo aule, które oznacza tutaj owczarnię. Co więcej, w Starym Testamencie, oczywiście w greckiej wersji Starego Testamentu, czyli Septuagincie, aż 115 razy słowo aule oznacza dziedziniec świątyni w Jerozolimie. I ani razu nie oznacza owczarni. A więc spróbujmy sobie to wyobrazić. Jezus stoi na dziedzińcu świątyni i mówi o dziedzińcu. Nazywa owczarnię dziedzińcem i do tego dziedzińca, czy na ten dziedziniec, wchodzi się przez bramę. I słuchacze widzą dziedzińce, widzą bramy wokół świątyni. I teraz przez tą bramę wchodzą owce. No dobrze, ale jaki jest związek? Co mają owce do dziedzińca? Otóż myślę, że takim kluczem, który pozwoli nam bardziej wejść właśnie w ten obraz, który Jezus nam ukazuje,
Jest psalm setny. Psalm setny był śpiewany przez pielgrzymów zdążających do świątyni w Jerozolimie. Kiedy wstępowali po stopniach do świątyni, to znaczy na ten dziedziniec, najpierw dziedziniec pogan, a później na dziedziniec Izraelitów, śpiewali między innymi psalm setny. I w tym psalmie mamy taki fragment. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On sam nas stworzył. Jesteśmy Jego własnością, Jego ludem, owcami Jego pastwiska. I uwaga, w Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, z hymnami na Jego dziedzińce. Owce wstępują na dziedziniec świątyni, bo tymi owcami jest lud Izraela. Zresztą jeszcze w kilku innych psalmach, w psalmie 95, lud wybrany, naród izraelski jest nazywany owcami pastwiska Pana. W psalmie 79 jest też taki fragment, gdzie jest mowa o ludzie izraelskim, o narodzie wybranym jako owcach pastwiska Pana. I teraz, kiedy już rozszyfrowaliśmy tajemnicę tej owczarni, a właściwie dziedzińca, na który wchodzi się przez bramę, możemy przejść do samej metafory bramy. Tą bramą jest Jezus. Brama służyła oczywiście po to, aby nikt obcy, nikt niepowołany nie mógł wejść do środka. W starożytności miasta były otoczone murem, w którym też znajdowały się bramy. Jak ktoś chciał wejść do środka, to musiał być wpuszczony, musiał się wylegitymować, że ma prawo wejść do środka. A więc za tą bramą, na dziedzińcu, tym najbliżej położonym świątyni, znajdują się Izraelici, znajduje się naród wybrany. A na zewnątrz znajdują się poganie. I między jedną wspólnotą a drugą jest brama, jest Jezus. I co robi Jezus? Jezus jest bramą, ale jest równocześnie pasterzem. I kiedy czytamy ten fragment, ten 10 rozdział Ewangelii świętego Jana, to musimy widzieć jak gdyby dwa różne wątki, czy dwa różne obrazy. To nie jest tak, że Jezus równocześnie jest bramą i pasterzem, tylko raz jest bramą, a raz jest pasterzem. I co innego robi, kiedy jest bramą, a co innego, kiedy jest pasterzem. Jest bramą, to znaczy pilnuje, żeby nikt obcy nie wszedł do środka. Nikt niepowołany nie wszedł jako złodziej właśnie i nie dokonał spustoszenia w tej wspólnocie owiec, czyli wspólnocie ludu Bożego. Ale jest równocześnie i pasterzem, który wyprowadza owce. Gdzie wyprowadza? No, na zewnątrz tego dziedzińca Izraelitów, czyli na dziedziniec pogan. I co pod tym się kryje? Jezus czyni z Żydów i z pogan jedną owczarnię, jedną wspólnotę. Bo ich wyprowadza i gromadzi na tym zewnętrznym dziedzińcu, na tym jednym, dużym dziedzińcu. W dalszej części tego 10 rozdziału będziemy czytali o tym, że przyprowadzi inne owce, dobry pasterz i będzie jedna owczarnia, jeden pasterz. Co to jest ta jedna owczarnia?
To są Żydzi i poganie, którzy stali się jednym ludem Bożym, nowym ludem Bożym. I to Jezus jest właśnie tym, tą bramą, przez którą wchodzi się do wspólnoty nowego ludu Bożego, w którym są i Żydzi, i poganie. On jest bramą do nowej wspólnoty, bramą do Kościoła, bramą do nowego życia. I tutaj właśnie dochodzimy do tego ostatniego zdania, do tego podsumowania niedzielnej Ewangelii. Przyszedłem po to, aby owce miały życie. Kiedy święty Jan w swojej Ewangelii pisze o życiu, a pisze o tym życiu bardzo dużo i bardzo często, używa greckiego terminu zoe, które oznaczało dla Jana życie nadprzyrodzone, życie Boże. To życie, które otrzymujemy na Chrzcie Świętym. To życie wieczne. Życie, które jest darem Boga, które mamy od Boga. Natomiast to życie doczesne, życie biologiczne w Ewangelii świętego Jana jest określane terminem, tu może się ktoś zdziwić, psyche. Psyche. My tłumaczymy zazwyczaj dusza. Ale w wielu właśnie kontekstach to psyche oznacza życie biologiczne człowieka. Życie doczesne, życie, które jest zniszczalne, które się kończy. I kiedy w dalszej części 10 rozdziału Jezus, już nie jako brama, ale jako dobry pasterz, będzie mówił o tym, że daje swoje życie za owce, to właśnie mówi o tym życiu psyche, o tym swoim ludzkim, ziemskim życiu, które za nas oddał, abyśmy mieli to życie wieczne, to nowe życie, to życie prawdziwe, jak często jest ono nazywane w Ewangelii świętego Jana.